Serdecznie zapraszam na scenę Wiktorię Jemielniak, uczennicę Szkoły Podstawowej w Pałecznicy. Brawa, 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 brawa. Absolwenta Szkoły Podstawowej w Przemyślu Lubelskim. Janek Kwaśniewski, zapraszamy. Dzień dobry, zapraszam ucznia Niedźwiady, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie, Kubę Zastawnego. Dzień dobry, zapraszam na scenę uczennicę Szkoły Podstawowej w Rzeźnicy Książęcej Martynę Kornacką. Dzień dobry, zapraszam na scenę absolwentkę Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej, Amelię Wdunek. Poprosimy Igora Gryczana, najlepiej zdającego egzamin ze Szkoły Podstawowej w Tarle. I jeszcze raz ponawiam zaproszenie dla Jana Kwaśniewskiego ze Szkoły Podstawowej w Rzeźnicy Bychawskiej. Słychać i nie wszyscy wiedzą, co nasi najlepsi absolwenci ósmej klasy, którzy najlepiej napisali egzaminy od ośmioklasisty, chciałem jeszcze raz podsumować to wszystko. Za najlepszy wynik egzaminu w szkole nasi uczniowie dostają 300 zł i dla najlepszej uczennicy, za najlepszy i pięć zdany egzamin na terenie gminy Niedźwiada najlepsza uczennica dostanie 500 zł. Jest to, jak mówi klasyk, nowa tradycja w naszej gminie. Od zeszłego roku wprowadziliśmy te nagrody. Tak jak już kiedyś powiedziałem, nie trzeba się wstydzić tego, że się jest ambitnym, nie trzeba się wstydzić temu, że się jest pracowitym i my tych ambitnych, pracowitych chcemy wynagradzać.
Zapraszam. Jeszcze raz proszę Jana Kwaśniewskiego, jeśli wcześniej nie słyszał, a jeśli go nie ma, to przekażemy to pani dyrektor. A teraz proszę jeszcze raz Wiktorię Jemielniak o odebranie nagrody za najlepiej zdany egzamin na terenie gminy Niedźwiada. Proszę Państwa, jak nowe tradycje, to najlepiej na dużynkach gminnych, więc nową tradycją niech też będzie, że wszyscy ci uczniowie otrzymają od ministra edukacji do odbioru w gminie porządne pióro bursztynowe od Rady Ministrów. Gratulacje za najlepsze wyniki w nauce.